naprawdę wychował się na tym torze i w zasadzie pod bokiem Mirka Berglińskiego. Tak jest, to był medal brązowy. 1982 rok, młodzieżowe mistrzostwa Polski. Wtedy Piotr Żyto był trzecim juniorem w kraju, a dwa lata wcześniej Grzegorza Sternę w finale w Lesznie pokonał Mirosław Berliński. Rodowity rybniżanin, skupienie maksymalne pod taśmą i ogromne emocje na trybunach. Patrz, Mikkelbeth, Siergiej Łogaczow, kim nie są czasy na gigantyczne emocje. Nie, Mikkelbeth, będzie zakładał pacza. Świetne wyjście Skandynawów, ale uwaga, Łogaczow daje sygnał do walki. To Rosjanin jest tym, który chce wetrzeć się między Szweda i Duńczyka, ale wejście Łogaczowa. Już jest przed Wilsonem. Wilson zrzucił zryweczkę. Łogaczow wysunął się na drugą pozycję, ale idzie szybki, piekielny jest. Jak w 2016 roku Kułakow, tutaj Wiktor Kułakow wygrał Mistrzostwa Świata Juniorów w trzecią rundę. Medalowie znowu, uwaga, Nilsson, jakie wejście! Łogaczow wypnięty, ależ jeszcze jedna akcja, oj, niestety upadek. Tą samą ścieżkę chcieli wjechać i Kim Nilsson, i Siergiej Łogaczow. No nie jestem do końca pewny, czy chcieli wjechać w tą samą ścieżkę, czy Kim Nilsson miał po prostu defekt motocykla i zaczął odjeżdżać na zewnętrzną, nie zdając sobie absolutnie sprawy, że tam jest jego rywal. I dlatego doszło właśnie do takiego uderzenia między tymi, między motocyklami tych dwóch zawodników, w związku z czym obydwaj upadli na tor. Znaczy, no takie przynajmniej pierwsze wrażenie odniosłem, że to właśnie motocykl Kima Nilssona raczej zwalniał. Mamy tutaj powtórkę, kask biały, Łogaczew próbuje jechać po dłużej, nie udaje mu się to. Kim Nilsson wchodzi wąsko w łuk, tutaj w tym momencie prostuje mu motocykl, odjeżdża jakby do przodu i teraz tak kwestia, czy Kima Nilssona pociągnęło na jakiejś kolejce, której jeszcze teoretycznie nie powinno być, czy też było to efektem defektującego silnika, czy ewentualnie, nie wiem, zablokowania koła nawet, bo nawet jeżeli powiedzmy łańcuch spadnie, to też jest coś w rodzaju zablokowania, ale tutaj chyba wygląda na to, że Kim Nilsson wszedł raczej tak zbyt asekuracyjnie, tak na świnkę morską, czyli świnka morska, ani świnka, ani morska i tutaj właśnie patrzymy, kask niebieski, wchodzi sobie, prostuje motocykl i rzeczywiście wygląda na to, że stoi w taki sposób bardzo niestabilny na motocyklu, przez co